I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. Siema, hejos, wczoraj naprawa Fireblade'a, a dzisiaj naprawa Bety 350. Podobna sytuacja na rozruchu. Beta na rozruchu nie dostaje tyle paliwa, co potrzeba. Po prostu gdzieś jest wyciek, trzeba go zlokalizować, trzeba to sprawdzić. Myślałem, że to jest gdzieś na Zimmeringu, coś przy złączkach, ale wydaje mi się, że po prostu to jest gdzieś na wężu. Ja już sobie wcześniej to patrzyłem i już tak trochę podejrzałem. Beta ma zasilanie w paliwo wtrysk i teraz tak, jest główny i jest na ssanie taki dodatkowy. Dobra sprawa, nie? Nie trzeba żadnych tam, kurde, gdzieś szukać przełączników, tylko to wszystko odbywa się w automacie. Ja odpalę i zaraz podświecę i zobaczymy, gdzie tutaj jest ten wyciek. Tam są złączki. Dobra, odpalę. Także mówię wam, stale coś, nie? Nie ma, że tylko jazda. A właśnie jutro chcę nią wyjechać. Z poprzednich filmików pamiętacie, że po prostu miała słabo z odpaleniem. To już od zeszłego lata jest. Sprawa, nie? Jeszcze raz spróbuję zapalić. No i się wyjaśniło, po prostu. A zaraz jeszcze podświecę, jest tutaj ten przewód do tego ssania i on po prostu, nie wiem, po prostu no wysunął się. Ten zacisk jest po prostu do wymiany. To jest taki maszynowy zaciskany, a wezmę skręcany, normalnie kupię. I ja wiem dlaczego. Słuchajcie, kiedyś mi się tutaj w czasie jazdy wypięło na tej złączce i być może, że ja trochę to pociągłem przy zakładaniu i dlatego był ten wyciek. W tej chwili tutaj ja nic nie widzę. Jest ok. A widzicie, takie maszynowe zaciski tutaj są, fabryczne. Jeszcze raz go zapalę. No. O, nie dostaje paliwa. Widzicie? Kurde.
No, a jutro ma być ładna pogoda, a także wypad i trening na kole. Takie proste naprawy to lubię. Najgorzej jak coś się popieprzy takiego, wiecie, że człowiek nie wie o co chodzi. Ale tutaj też na początku miałem problem. Pamiętam, że Regina z Jarkiem musieli mnie pchać i mogliśmy go zapchać na pycha. Problem był. Po prostu nawet dojechałem, nie wiem, z 3 km. Co prawda nie rozgrzewałem nie wiadomo jak tego motocykla, tak sobie poprykałem po prostu na spokojnie 3 km, poczekałem za nimi, nalałem paliwa. Czekałem i kurde, chcę odpalić na tej stacji. Mówię, kurde, no nie odpalaj. To tak miałem takie dwa przypadki. A raz musiałem konkretnie go holować. Musiałem kupić linkę i normalnie na hol. No, Regina trzymała z tyłu linę i holowanko. No, ale dobrze, że takie po prostu drobne awarie, to takie to mogą być. A co ja jeszcze muszę przy niej zrobić? Odpowietrzyć lagi. Łańcuch nasmarować. Trzeba to od razu zrobić. Jutro tylko koło dopompować. Stoi. No, grill mi dochodzi. No i jest smar. Fujeny, trochę się ziemią tutaj obrósł. No słuchajcie, ja używam chemii Nowa Bajka, powiem wam szczerze, że mogę wam z czystym sumieniem polecić i jak ktoś raz kupi Nowa Bajka, to już nie przejdzie na żaden inny badziew. I muszę odpowietrzyć lagi. I do tego mam specjal śrubokręt dopasowany. Specjal śrubokręt. Dużo trzeba tą śrubkę wykręcić, żeby powietrze zeszło. Nie słyszę, nie widzę. Czyli mało jeżdżone było. Druga struna. A tutaj mam tą od sprężyny. Dorobiłem sobie taki śrubokręt do tego specjalnie. Ale to też nie będzie powietrza. Chociaż było. Troszkę było. Słychać cyk takie. No dobra. Słuchajcie, o te lusterko pytaliście. To jest normalnie ze sklepu rowerowego kupione. Za 20 zł płaciłem. No jedno na... Powiem wam, na zawodach rozbiłem pomielone, gdzieś tam zostało w piachu. No a to jedno mi zostało. Czy coś widać? Nic nie widać. O siedzisko też pytaliście. Siedzisko w DS tapicerni robiłem. Stickers, okleina. Opona Gimoto. Idzie sobie dopasować. Kiedyś to nie wiem, czy było możliwość, czy robili takie opony. A teraz w tej chwili dostaniecie na tył, na przód Supermoto. Ktoś też mi pisał, żeby chciał właśnie sobie założyć na lato właśnie Supermoto. I to do jakiego? Chyba do... Nie pamiętam. Może X-Motos. Może. Nie wiem. Nie pamiętam. Nie, do Suzuki. No dobra, jeszcze jedna próba. Sprawdzę, czy paliwo jest na jutro.
No, tego paliwa, no trochę jest, na jutro starczy. Jeszcze jedna próba. No dobra, to trzymajcie się. O, jeszcze jeden widz mi pisał, czy kupił sobie motocykl, czy bym z nim pojeździł, nie? Mówię, albo jutro, albo w piątek. Śmiało mogę z sobą pojeździć, także może wlecieć w filmie. Trzymajcie się. Nara. Hejos.